Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Karle. To nie brzmi dobrze. To miejsce długo nie wytrzyma. I zapraszam na kolejną część przygód w grze Gwiezdne Wojny Jedi Ocalałe. No proszę, ale tam mamy ekipę na dole. Oj, będzie co robić, będzie co robić. To oczywiście nasz punkt medytacji, gdzie kończyliśmy. Ale my może spróbujmy zobaczyć jeszcze, co tam po drugiej stronie słychać. Skorzystajmy z tych naszych magicznych skoków. Sanktuarium Pielgrzyma zyskało nowych opiekunów. Ten droid wartowniczy może być kłopotliwy. Czyli co, w pierwszej kolejności nim powinniśmy się zająć. Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. Ach, i te bieganie po ścianach. Chociaż teraz jest to mniej stresujące z tym doskokiem. To tu nic nie ma? Nic? Tu chyba mamy dalszą drogę. No sporo się zmieniło, odkąd możemy tak polecieć naprzód. Musimy wyczyścić okolice, zanim wielbło zrobi tu bajdę. To już trzecia świątynia, którą zgubiliśmy. Co w ogóle jest takiego interesującego w Jedzie? Nie wiem, mam to gdzieś. Czego my w ogóle szukamy? Ktoś powiedział, że czegoś szukamy? Chcemy dać jasny sygnał. Zdławimy wszelki opór wrogów Imperium, nawet pasywny. Ktoś zlikwidował cały oddział, który był na patrolu. Myślisz, że to ona? Daj spokój z tymi bajkami o duchach żołnierzy. Wiedźmy to przeszłość, zupełnie jak Jedi. Skoro tak, ale widzę, że jeszcze kogoś tam na dole mamy. Ten jakby nam pożyczył te rakietki, to wcale nie byłbym jakoś specjalnie zły. Też moglibyśmy go zostawić przy życiu i wykorzystać to do rzucania nimi gdzieś. No to chodź tu do nas! Pogadać na ten temat. No dobra, nie jest tak źle. Może o to trochę chodzi, żeby tak ich brać z ukrycia. O, kolego, odwróć się. Myślisz, że powinniśmy to sprawdzić? Widzę cię! Nie, nie, nie widzisz! No! Żeby poinformował kolegów, kurczę, jakich tu jest dużo. Nie wiem, z której broni wystartować, bo tak naprawdę, no to możemy tu uderzyć z ukrycia. Dobra, ciebie też można zlikwidować. Ale czy ta broń zada takie potężne obrażenie, jakbyśmy chcieli? Lepiej, żeby się umiał, to ten, który padł. Uuu, o kurczę. Przestań ukrywać się za mieczem. No dobra. Uch. Aj, a co to tak niedobrze to wygląda? Myślę, to... że siostra Tusk chętnie się z tym zapozna. Mam nadzieję, że w końcu nauczą nas teraz wyłączać te bramy. Coś w tym warsztacie dorwiemy? Bidi, blaster, postawy, nic z tych rzeczy. Patrz, Bidi, jakbyś to tam otworzył, to by było coś, nie? Wszystko przed nami. No dobra, najgorzej, że my to... Byśmy musieli chyba tego tutaj różowego rycerza żołnierza załatwić. Może dałoby radę na dwa razy? Oj, daj. Dobra, trochę pocięty. Oj. No, z taką ekipą nie będzie łatwo. O kurczę, ale my mieliśmy blastery rozdzielać. I co, rozdziela na kilku? Dobra, nie ma już blasterów? Jakby nie było już blaster. Jak biegną, ten bez ręki. O kurczę. Bo tak sobie myślę, że jakbyśmy wbili tu na górę, to może sytuacja się uspokoi. Potrafimy chodzić? Potrafimy chodzić. W ogóle my tu biegaliśmy wcześniej? O, no i cyk. Sam dałbym mu radę. No elo! Aż kusi, że... Ej, no tak dobrze... Kogo ty strzelasz? Tak dobrze nam szło. Ciekawe, co oni teraz powiedzą na blaster. Oj! Można było tego X-a odpalić, no ale cóż, jak już nas tam wepchnęli do, na dół. To pociągnijmy temat, chociaż to chyba szło akurat wybronić. No, tego nie. Ten naładowany blaster mógłby dawać radę. No. Przeszliśmy, nie no, jednak pozycja z blasterem to pozycja z blasterem, ma fajne opcje. Wciąż nie ma pojęcia, co ma pod nosem. Ale kiedyś w końcu znajdą tę kryjówkę. Idziemy dalej. My mamy zeskanowanego tego droida, bo gdzieś pojawiły się też komentarze, że tutaj był niezeskanowany chłopak, a to... Proszę, ale będąc przy komentarzach, no właśnie, kurczę, trzeba było od razu, bo później oni się zastanawiają, że Jedi już nie ma z nami.
Jedi mogą być. Tutaj tylko szybko się przebierzemy. O, cyk. Koszula. Dobra, ocalałej takiej nie widać. No i proszę bardzo, jesteśmy gotowi ruszać dalej. No, święte miejsce, to warto było się stosownie do tego tu poubierać. Dostosować. Tędy to my chyba im na głowę mogliśmy zaskoczyć. Wrócić na górę. Czemu uciekacie, robaczki? Ej, tu nie jest tak źle. Najgorsze już za nami, prawda? To chyba nawet szczury, czy coś, co miało przypominać szczury. To niekoniecznie robaczki, ale wiadomo, o co chodzi. Po tej ścianie jakby dało radę biegać. Dobra. Ło kurczę, jak my musimy się tu teraz nakombinować. Ale taka mała zmiana, taki jeden nowy ruch, a ile... O, daje nam to możliwości. Który Jedi wymyślił to, że to ma się tak ruszać? A, bo to chyba mamy wykorzystać, przykleić się, o, i tu zaraz przeskoczyć dalej. Siły dośrodkowe i odśrodkowe nie są nas straszne, tylko kurcze. Wystraszyły nas te dźwięki, nawet nie wiem co się wydarzyło, kurczę, jak łupnęło, oj, no, jesteśmy. Aha, to coś tam przyleciało, rozumiem. Okej, rzeczywiście można było się chyba wystraszyć. No, tak przyznam, że strasznie nieprecyzyjnie jestem tutaj przechodzeniem z jednej kraty na drugą, ale damy radę, o, super. Jakby się zaklinował. Pomóc? Aha. Dobra. Tylko najgorsze, że tu wszędzie są takie elementy. Teoretycznie powinno się udać wskoczyć na łapkę, a w praktyce to nigdy nie wiadomo, co to twórcy najlepszego wymyślili. Ale nas to przytulił. Nawet nie wiem, żeby było biegane po nim. Tylko tak. Tu mamy to, tu mamy... Aha! A, już mogę lecieć od razu. Domyślam się, co mamy zrobić. No już. Krabie w grach. Łapka do góry. Kolejna zjeżdżalnia? Nie. Razem spokojnie. Mam powody, aby wierzyć, że pod świątynią leży rozległa sieć podziemnych cieków wody. Świetnie. To nas ukryje przed imperialnymi skanerami. Skoro tak. Faktycznie tam czeka na nas już świeża ekipa, ale ja będę przejrzał okolice. Chociaż w tej części świata to i tak zwoje, ale kurczę, że tu skuwy nie ma, to mnie zastanawia. Idealne bajorko, żeby coś pływało. Jest woda, są ryby, czy jak to tam działało? No dobra, panowie, to jak my się tu podzielimy tą robotą? Będą strzelające, bo ja bym to rozwarstwienie blastera tu sprawdził na nich. No strzelaj! Rozwarstwił, ale... Kurczę, ten ma tarczę. O, już nie ma. No i lepiej. To było szybkie. Jeszcze szybsze. No! To było idealne. Tylko punktów doświadczenia nam za gościa nie dali. No, jestem oburzony. I co mamy? Skrót tam, gdzie byliśmy. No nic, nie lecimy medytować, bo to nie miałoby większego sensu. Tych wszystkich sobie tam odświeżyć. Kurczę, i teraz mam uraz do tych platformowych segmentów. No, kończcie, panowie! No strzel... O, kurczę. Jakby trafił, byłoby łatwiej. Dobra. To wychodzi na to, że my i tak chyba będziemy musieli nurkować. Kurczę, taki blaster byśmy wzięli. No wydaje się być też potężniejszy niż to, czym my się tam bawimy, ale no, niech będzie. Niczego nie widzę. Dobra. Coś mnie kusi, żeby wejść tu. Blaskowy jakiś bonus.
No a tutaj to jak w Horizon się zrobiło. Trzeba przyznać, że ta woda też im ładnie wyszła. Możemy się utopić? Nie brałem tego pod uwagę. Znaczy zakładam, że nie, no bo... Jak? Ale w praktyce to różnie bywa. A to najchętniej bym się już zajął tym. Pociął na mniejsze części. O! Ale widocznie to, co nam po głowie chodzi, to niekoniecznie twórcom. Gorzej, że to jest dość ciemno, a miecza nawet nie możemy wyciągnąć. O, przy czym aby... to tak, zróbmy... Zróbmy jeszcze mały skan dna, bo wydaje mi się, że coś może tutaj jeszcze leżeć. Tyle świateł, o właśnie. Może nowe włosy, dawno nie było. Dobre i to. Może kiedyś użyję. Co tak? Nic? Zaczynam myśleć, że jesteśmy we właściwym miejscu. Co myślisz? Wygląda trochę jak ten Beehyster, co... Oho. Te kulki się przestawiało, tylko nieco bardziej zaawansowany mechanizm. Chodź do nas. Pomożemy. Imperialnym. Anachoreci będą chcieli to zobaczyć. I co? Ej. Bramki, można to nadusić jakoś? Bidi, to dla ciebie tak trochę. Można to jeszcze... Nie, tego bardziej nie przepchniemy. No byłem przekonany, że jak te dwie rzeczy się złączą, to otworzy nam drzwi, ale może coś pod wodą odpaliliśmy. Wyżej stąd nie wyjdziemy. Okej, my to chyba mamy dzwonek na górze, który możemy umieścić w tym slocie, znaczy dzwonek roboczy. Nie? I dzięki temu da się to przepchnąć dalej. Ha! Mamy to, tylko że... Aha. Dobra, ale jakbyśmy go opuścili teraz, dawaj. Puść. To może jak zaciągniemy to do tyłu, to będzie idealnie ustawione. O! No jest, no jest. Tylko teraz właśnie, po drugiej stronie coś takiego mamy, ale... Czy jest do czego to zaciągnąć? Chyba, że inaczej. To musimy zrobić tak, dlatego to tak wolno lata. Mocy przybywaj, zaciągnij tu i tu bierz to do góry. O, ideał. No! My nie poradzimy sobie. Proszę bardzo. Kurczę, skomplikowane. Dobra, jesteśmy coraz bliżej. Znowu te dziwne stworzenia. Odkryta, ukryta ścieżka. To już chyba nie ukryta. Próbowali się ewakuować. No jak mieli takie wyjście jak my wejście, to ja się nie dziwię, że średnio to wyszło. Szybko wszyscy! Tędy! Prędko! Idziesz z nami? Muszę tu zostać jeszcze chwilę. Ruszajcie, nie ma czasu. Zamknę za wami przejście. Niech moc będzie z wami. Nawet guślarz tam biegał w tym wszystkim. Czyli co, brat dalej tu jest? Spokojnie. Przysyła mnie Sir Junda. Mistrzyni Junda. Użyłeś mocy, jesteś Cal Kestis. Zwijamy się. Imperium się zbliża. Tak. Dlatego to musi wrócić do Mistrzyni Jundy. Te kody kontaktowe nie mogą wpaść w ręce Imperium. Po nim.
Ruszaj! No i nareszcie potrafimy przechodzić. Zginął w obronie ścieżki. I nareszcie potrafimy przechodzić przez zielone bramy. Teraz powrót na Kobo ma dużo, dużo więcej sensu. Ale dobrze. Mamy punkt niekoniecznie, mamy odpoczynek. Tu zdecydowanie, no i do tego wszystkiego rozkręca się akcja. Czuję, że będziemy musieli biegać, uciekać, a my jeszcze potrzebowalibyśmy takiej małej przerwy, nadrobić wszystko, co tu było. Starożytny klasztor zwany Sanktuarium Pielgrzyma jest ostatecznym celem wielu podróżnych zmierzających na Jeddę. Mawiają, że wiatr wciąż niesie głosy zmarłych pielgrzymów, którzy wskazują wędrowcom drogę do klasztoru. Inni twierdzą, że gwałtowne podmuchy stanowią ostateczną próbę dla tych, którzy szukają oświecenia. Wszyscy natomiast są zgodni co do tego, że szlak jest zdradliwy i tylko najbardziej zdeterminowani wytrwają wystarczająco długo, aby kiedykolwiek ujrzeć sam klasztor. No proszę, to jesteśmy najbardziej wytrwali. 3 odcinki, w sumie 2 odcinki całej drogi, no to nie lada wyzwanie. Wytrwać tyle. Niektóre jedańskie świątynie korzystały ze starożytnych, skomplikowanych akweduktów do czerpania wody z podziemnych źródeł. To może pływaliśmy w ich kanałach. Znaczy mam nadzieję, że tych dostarczających czystą wodę, a nie odwrotnie. Podczas nagłej ewakuacji porzucono wszelkiego rodzaju rzeczy osobiste, które teraz stanowią wgląd w życie tutejszych mieszkańców. To już jesteśmy blisko. Uciekinierów ze świątyni ewakuowano tak szybko, że to cud, iż ktokolwiek przeżył. Niedługo. Czy nie na długo. Brat Armia sprowadzi grupę uchodźców niebezpieczną drogą. W akcie szlachetnego poświęcenia wysyła ich przodem, a sam zostaje, żeby dopilnować, aby Imperium nie poszło ich tropem. I magiczny amulet, to co nam teraz, kurczę, otwiera wiele ścieżek. Artefakt z Datomiry, zbudowany przez kogoś zaznajomionego z mocą, ale jego twórca pozostaje nieznany. Gdy Kal użyje go w połączeniu ze wzmocnioną zwinnością Jedi, otrzyma możliwość sięgnięcia na chwilę po magię Sióstr Nocy i przeniknięcia przez zablokowane przejścia. No to nam naprawdę wiele nowych ścieżek otwiera. Naszym obowiązkiem jest dopilnować, żeby jego śmierć nie poszła na marne. Trzeba zanieść Sir te kody. Możemy odbić te strzały blasterem, czy tak średnio? Zwróciliśmy na siebie uwagę. O, tak. Zdecydowanie. Najgorzej. Wiedzą, jak nas zestresować. O! To nam odświeża dodatkowy doskok. No to mi brakowało. Jestem pod wrażeniem. Kurczę, my też. My też. Otwarte. Nie dać się postrzelić i będzie dobrze. Sprawdziłaś to? Podoba mi się to, jak Merin spokojnie idzie. Jakby nigdy nic. Na to ma dobrze. Nie to co my. O kurczę! Mózgu, pomyśl, co masz zrobić i to rób. Okej. Nie myślałem nad tym, ale poszło. Wygląda jak jakaś próba. Widzę wejście. No to się pośpieszmy. Kurczę, ja bym wolał znaleźć wyjście ostatecznie, ale niech będzie. Oho. Nie wiem, co mieliśmy zrobić. To się tam kręci. My chyba najlepiej jak polecimy bokiem po prostu. Nie było tak źle ostatecznie. Udało się. Nie idźmy do bazy Sir szlakiem pielgrzyma. Jest też inna droga, ale sporo na niej patroli. Damy radę. Dziękuję, dokończyła naszą robotę. To co? Wracamy na stare... O, śmieci, już myślałem, że ktoś tu też powrócił. O, a wy co robicie? Nowych podesłali? Czemu oni? No właśnie. Pojawili się na nowo, ale przede wszystkim bardziej zastanawiające było to, czemu się nie ruszają. Chodź, kolego. No dajcie nam ten blaster do rozszczepienia. Dobra, nie ma co liczyć na blaster. Chodź, kolego, na solóweczkę. No, to niestety siła przebicia tej broni
jest jaka jest, tak, waliliśmy tym ciężkim mieczem, to jednak robiło to różnicę. Nawet jeżeli waliliśmy im w tarczę, to oni tracili całą tam odporność. A dziękuję. Tylko wiesz co? Tu była ta brama, ale nie pójdziemy tędy, bo zakładam, że to jest ta ścieżka, o której ona wspominała. Wydaje mi się, że kawałek dalej też mieliśmy coś zielonego. Tylko gdzie to było? Może zresztą łatwiej na mapie. A może to było to właśnie? Okej, dobra, nie było tematu. Lecimy. Staliśmy odpowiedzi szybciej niż się spodziewaliśmy. No! Wrócił nasz przyjaciel. O, to? Wspaniale. Aha. Jeszcze raz dzięki za amulet. Potrzebowałeś go bardziej ode mnie. No działa nieźle, trzeba przyznać. Grobowa przełęcz, cyk. Może jeszcze tu wrócimy. Nie powinniśmy tu zostawać na dłużej. I nie mamy tego w planach, prawda? Nikt nie będzie strzelał? Wróg przed nami. Walka. Same pałki widzę. Dobra, wbijamy tam na ostro. Nie po to mamy te moce, żeby z nich nie korzystać, prawda? No panowie, byście wyłączyli rozmycie w ruchu, to by wam pewnie lepiej poszło, a tak? Ty też, duchu pustyni. Gorzej tylko jak wyskoczy nam coś dużego, a my już nie mamy mocy zwolnienia, tak. Kurczę, z matematyką średnią u nich, to co? Uwielbiam mieć tyle mocy w sobie. O! No! Oj, z rakietami, ale to w sumie jakby przeładował? No właśnie. No. Aj! Przyciągnąłem, chciałem odrzucić, ale nie zadziałało. Dobra, idziemy do ciebie, inaczej pogadamy. Poddaj się. Niekoniecznie to chyba tak działa. O kurczę. No. Dobra. Co my mamy? Co my moglibyśmy rzucić? O właśnie, tak. Czego mały włos nie znalazło. Dobrze. Nie mogą się dowiedzieć o istnieniu ścieżki. Ostrożnie, jest tu niebezpiecznie. Gorzej jak właśnie podążają za nami. No, czemu żeś się nie obronił? No właśnie. Jeszcze jedno dla kumpla. W sumie nie kłamał. Jeszcze? Zatrzymam cię. Dobra. Może warto ten pasek mocy sobie rozwinąć? Przyznam, że to rzucanie mieczem świetlnym też daje radę. Nic z tego! Będziemy walczyć? Ufasz mi? No pewnie! Co ty knujesz? Nie ma czasu na więzienie. Ufasz mi? Tak. To na szczęście? Nie. Dla mnie. Mam nadzieję, że to nie na pożegnanie. O kurczę. Nie wierzę! Uwierz w to. O nie wiem, jesteśmy na odpowiedniej wysokości. Brawo. Na szczęście, tak. Czyli tak to wygląda z jej perspektywy. Ale rozumiem, że nie chciała nam do końca zdradzić tych magicznych mocy. Dasz radę, mały! Oj, oj, mały. Trochę mało mamy. No. Wciąż jest blisko. Musi mieć jakiś słaby punkt.
nieźle, Gal! Za wcześnie na podziękowania! Aj, myślałem, że już otworzyła nam kolejną bramę! Kurczę! Dziewczyno! Dobrze się bawisz? Co, a ty nie? Mam pomysł, ale muszę poczekać na odpowiedni moment. O, wiesz co, Kal? Skacz tu. Nie mamy po tych dziurach? Ja bym po tych dziurach poleciał. No dobra. Zwątpiłem, ale nie możemy się odkleić od ściany. Dobra, możemy. Nie ma dokąd uciec. W takim razie walczymy. Albo nigdy. To już ostatni skok. Będzie duży. Będę tuż za tobą. Tylko takie lubimy, tylko doskoczymy. Ej, ej! No, ho, ho. No super. Rytuał, który poznałam, gdy wróciłam na Datomirę, jest wyczerpujący. Wszystko dobrze? Nic mi nie jest. Chodź, musimy zanieść te kody, Sir. Przez chwilę myślałem, że to pocałunek pożegnania, ale co tu się działo? Kurczę, jeżeli ona w ten sposób pokonuje tę trasę, to nie zazdroszczę. Bądź z nami. A, bo tu jest tak ładnie. W ogóle jak to jest rozrysowane. Ale to teraz już rozumiem. Widzieliśmy gdzieś na mapie takie właśnie dziury z tymi strzałkami i to też na Kobo. I się zastanawialiśmy, co tu można zrobić. Odpalić jakieś tu bihajstry specjalne, a to do tych mocy. Ciekawe, czy bez koleżanki też one działają. No i proszę, wróciliśmy. W domu. Widzieliśmy tę bramę po tamtej stronie nawet. To co, szybka podróż? W sumie moglibyśmy z bramy szybką podróżą. Może o to chodziło, tak pobiegłem tu za nią. Myślałem, że porozmawiamy poważnie. No zobaczymy przy kolejnej, czy w ogóle zadziała coś takiego jak szybka podróż. Daleko nie jest do domu. Szczególnie jakbyśmy chcieli pogadać, a w praktyce to... by trzeba było wierzchowca szukać. O, a to ty. Jak nie chcesz rozmawiać, zobaczymy, czy jest opcja, czy będzie, że aktualnie niedostępna. Szybka podróż. Ha, wygląda tak, jakbyśmy mogli się przenieść do nich bezpośrednio do bazy, więc może po to tam dostaliśmy wtedy to. Albo twórcy czegoś nie przewidzieli. O. Powiemy wszystkim, co się wydarzyło? Ej, powiemy? Wypatruj Imperium. Że niby nic? Czekaj, Sir. Chwilę, dostaniesz kody. Kal, BD, w samą porę. Przypomniałem sobie o kolejnym miejscu, które możecie odwiedzić. Kolejna świątynia? Zgadza się. Ta znajduje się na południu pustyni i jest imponująca. Czułem tam na barkach ciężar przeszłości. Ty pewnie też to poczujesz. Brzmi niewiarygodnie. Tak myślę, ale z pewnością było to prostsze, zanim nie zaroiło się tu od sił Imperium. Prawie zginęliśmy podczas tej pierwszej podróży, a ty nas na drugą już wysyłasz? Pogadamy później, Kal. Okej, i to jest mądre stwierdzenie. Sir. Armias nie przeżył. Oddał za to życie. Przykro mi. Wiem, że robiłeś co mogłeś, Kal. A Imperium? Nikt nas nie śledził. Hej, złomiarzu. Cieszę się, że jesteś cały. Mistrzu Cordova, znalazłeś drogę przez otchłań? Nie, ale może ty zdołasz.
Razem z Bołdem odkryłem w archiwum całkiem ciekawe informacje. Pokażmy mu co i jak. Przed wieloma wiekami Republika założyła na Kobo kolonię, żeby studiować pewną gwiezdną anomalię zwaną Otchłanią. Badania nadzorowała Santari Kree. Ta obok to Zi. Pierwsze próby przebycia Otchłani zakończyły się katastrofą. Republika była już gotowa zarzucić ten projekt. Ale zgadnij, kto się zgłosił, żeby tam polecieć i odkrył po drugiej stronie planetę. Dagan. Na podstawie zdobytych przez niego danych, Kree wynalazła kompas prowadzący bezpiecznie przez Otchłań na Tanalor. Republika założyła tam osadę, Jedi wznieśli świątynię. Tak, jak mówiłeś, Karl. Niestety okres pokoju i dobrobytu został zaburzony przez atak maruderów z zewnętrznych rubieży. Ich też widziałem, ale jak zdołali przebyć Otchłań? Widocznie ukradli kompas. Spokojnie, my będziemy uważać. Zaatakowana Republika opuściła Tanalor, a Rada Jedi nakazała Kree zniszczyć wszystkie kompasy. Dagan Gera odmówił i zbuntował się przeciw Radzie. To jest Gendai. Rzadko sprzymierzają się z innymi gatunkami. Zdaje się, że Ravis współpracuje z Daganem dłużej niż sądziliśmy. A więc Zakon wysłał Jedi, żeby odzyskali kompasy. A Dagan ich wymordował. Jedi. Zabijał innych Jedi. Ale Santari mówiła, że Dagan jest kluczem do Tanalor. Być może nim jest, młody Jedi. Próbowałem różnych metod, ale te kompasy nie nadawały się do naprawy. Jednakże nasze dane wskazują, że trzech nigdy nie odnaleziono. Sugerujesz, że któryś przetrwał? Tak. A Dagan wysłał armię na poszukiwania. Poprosiłabym, żebyś został, ale rozpoznaję to spojrzenie. Spojrzenie? Nadzieja. Ta planeta jest schronieniem dla tych, którzy sprzeciwili się Imperium. Chcesz polecieć z nami? Bo wiesz, Gris znalazłby miejsce dla wszystkich. Nie. Muszę zostać tutaj. Dla ukrytej ścieżki. Cordova? Wybacz, przyjacielu. Ale na razie muszę zostać na Jedzie razem z Sir. Przygotuję ci nośnik z danymi, żebyś zawsze miał dostęp do naszych zbiorów, gdziekolwiek polecisz. Niech zgadnę. Też zostajesz. Gdy się poznaliśmy, pomyślałam, że łączy nas coś wyjątkowego. Ocaleliśmy. Wspólnie walczymy z Imperium, które odebrało nam rodziny. Tak. Pokazałaś mi, że nie jestem sam. A ty mnie. Ale galaktyka jest pełna ludzi, którzy cierpieli tak jak my. Jak mówiła Sir, być może znalazłeś dla nich sanktuarium. Może. O ile tam dotrzemy. Polecę z wami. Właściwie to dawno już nie miałam okazji podziałać Grisowi na nerwy. Widzimy się na pokładzie, siostro nocy. No to czeka nas wyprawa. To w jakim towarzystwie? Bołd, możesz sobie zostać to na dłużej. Czas na nasze zagranie. Nie, możesz zostać tu na dłużej, serio. Nie jesteś nam... O! Co to za dwie dodatkowe bramy to otworzyliśmy? My to jeszcze zobaczmy, w bonusie. Nie wiem, czy... Czemu? Byliśmy tu, ale... Jeszcze jeden tilański zwój i... Pamiętaj, co mówi siostra Taskę. Każde dobre archiwum opiera się na dobrej archiwizacji. Inspirujące. Rozgadali. Tu miało być przejście dalej, gdzieś wyżej. A, to dlatego nie widzieliśmy tego wcześniej. To wiele tłumaczy. No dobra. Czyli jak widać czasem można się rozejrzeć trochę lepiej, ale czy trafiliśmy na coś, czego nie widzieliśmy wcześniej? Okaże się... A nie, to nas jeszcze nie było. Gdzie to tu masz? O! Siostra Taska. Będzie szczęśliwa. Ale po drugiej stronie też jakby coś tam było. Teraz takiego zielonego.
Siostra nie miała żadnych fryzur za to, czy ona tylko dla naszego bidulka coś? Mistrz Kordowa poprosił o tłumaczenie późniejszej formy przemowy. Której formy? Chorału, bracie. Ciekawe. No dobrze. Przedstaw mu ostatnią redukcję. Nie. Nie chcę się wymądrzać, ale muszę prosić o wyjaśnienie. Dlaczego spełniamy taką prośbę? Pradawni zakazali dzielić się z obcymi wiedzą o rytuałach. Pradawni nie uciekli pod ziemię przed opancerzonymi najeźdźcami. Czasy się zmieniły. Poza tym jest pod opieką mistrzyni Dżundy. Nie Narkisa, przyznam, ale trudno go nazwać obcym. Zrób, o co cię proszono. Tak, bracie. No, bracie, a tu wcześniej nie byliśmy, bo nie mieliśmy takich sztuczek od naszej dziewczyny, tak? O, może nawet nam dała jakieś włosy nowe. Na bank będzie trzeba się przebrać teraz. Chociaż może poleciałaś na kitę. Niezbadane są tutaj wyroki uczuć. Będzie jakiś skrót na górę? No, kawał drogi. Dobra, byłbym za tym. O, a jak obejdziemy tu, to jeszcze coś jest? To nie byliśmy z tej strony? A, dobra, to jest chyba to przejście, które nam połączy się z tamtą ścieżką. O, jeszcze coś. No i mamy 20 zwojów. Lepiej być nie mogło, już nie mówiąc o tym, że tu jeszcze mamy jakąś moc. No dobra, czyli mogło być lepiej. O, 20 zwojów plus moc. I to jeszcze nie byle jaką, bo z esencją mocy zwiększającą moc. To skomplikowane, ale dobra, wbiliśmy prawie na samą górę, bo tu jeszcze są jakieś dwie inne ścieżki. Być może to jedna z tych zamkniętych, co wcześniej nam było mówione, że sorry, ale nic z tego. W każdym razie skoczyłbym do siostry w archiwum, tak, oddać jej te zwoje, bo być może odlatujemy stąd na dłużej. Na bank wrócimy, jak będziemy mieli trzeci wichajster, ale teraz... Zechcesz przyjrzeć się świętym skarbom? Ty masz tylko te miecze, kurczę, ten sprawiedliwość... Towar naturalnie przyciągnął twoją uwagę. No właśnie, tak średnio. Twoja praca jest szlachetna i sprawiedliwa. Szczególnie jak nie oddajemy jej owoców obcym. Więc z nadziejami, że może jeszcze coś znajdziemy takiego i siostra będzie miała w sklepie lepszy towar, no to idziemy jeszcze... Aha, to wszystko. To tu. Oni nawet nie wiedzą, co mają pod nosem. Jesteś podróżniczką. Znalazłaś jakieś układy poza zasięgiem Imperium? Nie znalazłam. W głębi pustyni rozsiane są niezliczone ruiny. Jedna z nich mogłaby być doskonałym azylem dla ścieżki. Nowa ścieżka. Mamy lepszy azyl, tylko najchętniej to bym... O! Wbił tutaj. Proszę bardzo, z tymi nowymi mocami to... Spójrz na to. Jesteśmy w stanie odblokować nie jeden szlak. Wypowiadał się o twoim wkładzie w ostatnie forum. Życzliwy z niego badacz. Ale i bystry. Nie zbywajmy łatwo jego pochwał. No dobrze. Więc my już też specjalnie dłużej nie przeciągajmy, to zbadaliśmy bazę wnikliwie, możemy sobie w tym miejscu zatrzymać naszą historię i w następnym odcinku polecieć dalej na poszukiwania Wichajstra numer 3. Może znów nas gdzieś tam niebawem wyślą na Kobo, czy coś w ten deseń, a teraz jeszcze, nim naprawdę się pożegnamy, to jeszcze nadrobienie bazy danych na... O kurcze... Wygląda na to, że ukryta ścieżka. Zmierzając na ratunek bratu Armiasowi, Kal wchodzi do tajemniczej komnaty, w której hula wiatr. W oku wyjącego wichru doświadczył wizji swoich wspomnień poprzez moc. Ujrzał, jak Sir próbuje go ostrzec przed zbytnim zaangażowaniem się w walkę z Imperium. Uzyskawszy nową jasność umysłu, Kal wraz z Merin odzyskują kody kontaktowe podczas ataku Imperium, ale brata Armiasa nie udaje się już uratować, więc powrót do Sir był zaprawiony kroplą goryczy. Ale za to łatwiejsze, no bo kurczę, chyba by nie zdradziła nasza koleżanka, to jemu tych tajnik przenoszenia się. Gdy otacza ich nieustępliwa broń Imperium, Merin całuje Kala i prosi go, by jej zaufał. Udaje im się ujść z życiem, a ich związek wkracza na nową drogę. Kurczę, całą część musieliśmy czekać, żeby się to rozwinęło. No ale cóż, zatęsknili, to może jakoś tak to wyszło.
Co to za fryzura, co to za strój? W obliczu rychłego imperialnego szturmu Merin obdarza Kala krótkim, lecz znaczącym pocałunkiem. Prosi go też, aby jej zaufał. Gdy udaje im się wyjść cało z ataku Imperium, ich związek wkracza na nową drogę. No dobrze. Kompas. Urządzenie stworzone przez Santari Kree do przebrnięcia przez otchłań Kobo. Kompas wykorzystuje współrzędne uzyskane, gdy Dagangera zdał dotrzeć na Tanalor, lecąc zupełnie na ślepo. Rada Jedi nakazała zniszczenie wszystkich kompasów otchłani, gdyż uznała, że Tanalor padł ofiarą ataku ze strony Nihil, ponieważ grupa zdołała wykraść jedno z urządzeń i za jego pomocą przebyła otchłań. Kurczę, to spoko miejscówka, jak bez kompasu się tam nie uda dostać. Kiedy Rada Jedi nakazała porzucenie Tanaloru i Kobo, Dagangera nie mógł się z tym pogodzić i mimo protestów Santari sprzeciwił się tej decyzji. 200 lat później jego nienawiść do zakonu zwieńczyła się, gdy skrwawił swój miecz świetlny i zadeklarował się wrogiem Jedi. O, kolejna lojalność. Sir dostrzega możliwości, jakie może przynieść poszukiwanie Tanalor przez Kala, jednak postanawia zostać na planecie Jedha, aby nadzorować archiwum i chronić wiernych anachoretów, którzy jej służą. Może to wygoda, nie lojalność. Badacz. Kordowa okazuje się bystrym badaczem i pomaga grupie odkryć tajemnicę Tanalor i drogę przez otchłań Kobo. Kompas. No coś o tym było, ale to Kompas 2, tak? Bołt i Mistrz Kordowa od razu podzielili się swoimi odkryciami. Santari Kree zbudowała specjalny kompas do podróży przez otchłań Kobo, dzięki któremu można było założyć na Tanalorze świątynię Jedi. Jednak planety jakimś cudem znaleźli i zaatakowali napastnicy zwani Nihil, a Jedi musieli ją opuścić. W rezultacie Rada Jedi nakazała Kree zniszczenie pozostałych kompasów. Kordowa wyjaśnia, że jedna sztuka ocalała i może otworzyć im drogę przez otchłań. Merin rozumie, że Tanalor może stać się bezpieczną przystanią dla uchodźców z ukrytej ścieżki i także postanawia dołączyć do załogi w misji odnalezienia ostatniego kompasu. Nihil. Nihil, frakcja nieuchwytnych i potężnych maruderów, stała się jednym z największych zagrożeń ery Wielkiej Republiki. Byli w stanie przemierzać hiperprzestrzeń w sposób, o jakim inni mogli tylko pomarzyć. Siali chaos wzdłuż kruchego pogranicza Republiki i odważyli się nawet na zaskakujący atak na Tanalor. W obliczu tego wyjątkowego wroga Rada Jedi nakazała wycofanie się z Tanaloru i zniszczenie wszystkich sposobów na dotarcie do planety, żeby skupić wysiłki na ostatecznym pozbyciu się zagrożenia ze strony Nihil. I nowa ścieżka. Gdy Sir i Merin spotykają się ponownie, rozmawiają o tym, jak ścieżka może znaleźć na Jedzie bezpieczną przystań. No jak do tego może dojść, zobaczymy już w kolejnych odcinkach, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, hej.